Check. 1, 2, 2. Pisałeś w ankiecie, że prowadzisz zespół od początku, zespół Essex. Mhm. Nie znałeś się wcześniej z nimi, przyszedłeś i zobaczyłeś ich, czy też to byli jacyś twoi znajomi? Ciężko stwierdzić, że się z nimi nie znałem, ponieważ klawiszowiec w tym zespole to jest mój brat. A, no widzisz, czyli jednak się znałeś, przynajmniej z klawiszowcem. Więc się znaliśmy, tylko że ja kiedyś miałem swój własny zespół, znaczy się zespół. Byliśmy takim szkolnym, garażowym zespołem i dzięki temu uczyłem się grać na perkusji. I w momencie, w którym perkusista Essexu nie mógł przyjść na próby, no to ja po prostu przychodziłem i tak ja się w ogóle poznałem z chłopakami. I oni działali powiedzmy rok w takiej powiedzmy fazie alfa, w której ja byłem tylko obserwatorem i bolało mnie parę właśnie takich rzeczy, że jak dezorganizacja, jak właśnie takie kłótnie wewnętrzne, jakiś brak spójności wizji. I w pewnym momencie po prostu po jednym z ich koncertów uznałem, że dobra, w tym momencie zaczynamy współpracę i działamy. Ja i tak to robiłem w pewnym stopniu już wcześniej, tylko że to były powiedzmy takie bardziej przyjacielsko-braterskie rady zarówno dla chłopaków, jak i dla mojego brata, że ja i tak już z nimi siedziałem na próbach, że i tak tam byłem powiedzmy ich technicznym, byłem ich logistykiem na przykład, więc uznałem, że skoro i tak to już robię, no to nazwijmy rzeczy po imieniu i chcę pójść all in w to. A podpisaliście umowę, czy to jest gentleman's agreement, czy jest coś sformalizowane? Nie, nie jest to sformalizowane. Oprócz tego, że każdy z nas jest powiązany więźmi muzycznymi, to również więźmi przyjacielskimi. Każdy z każdym jest naprawdę dobrych relacjach. Wzajemny poziom zaufania jest na tyle wysoki, że w razie gdyby już był ten zgrzyt, to nie byłoby żadnych problemów formalnych typu kto jest autorem tekstu, kto jest autorem muzyki itd., itd. Czyli nie boję się, że pieniądze mogą wszystko popsuć, kolokwialnie rzecz ujmując? Nie. Pieniądze nie mogą wszystkiego popsuć z jednego prostego powodu, że moi chłopcy nie dotknęli żadnych pieniędzy, które zarobili przez cały okres. Ponieważ ja właśnie przychodząc do nich zespołu i rozpoczynając współpracę, postawiłem na model inwestycyjny. Mhm. Czyli wszystkie pieniądze, które my zarabiamy, a raczej oni zarabiają, lecą do takiej wspólnej puli. I potem z tej puli pieniądze są wydawane na różnego rodzaju inwestycje. Czy to na nagrywki, czy to na jakiś transport i tak dalej, i tak dalej. Więc sądzę, że o pieniądze przynajmniej w obecnym formacie nie możemy się pokłócić, bo tych pieniędzy jako takich nie ma. Ale pewnie dążysz do tego, żeby były. Oczywiście, natomiast dopóki nie są to kwoty typu, nie wiem, po koncercie 1000 zł na głowę, no to jednak chcę zostać przy tym swoim schemacie, ponieważ uważam, że może w kontekście jednego koncertu to nie jest, powiedzmy, jakieś tam dużo pieniędzy. Ich jest 5, a jestem 6. I dobra, przyjmijmy już nawet tą stawkę 500. Że jeżeli bym ja na przykład nic nie brał dla siebie, to każdy z chłopców dostaje po 100 zł na głowę. Czy za to 100 zł można, czy to 100 zł zmieni ich życie o 180 stopni? No nie sądzę i oni to samo uważają. Oni po prostu mówią, że wolą, żeby te pieniądze zostały, a nie żeby po prostu oni je wzięli i wszystko przewalili na piwo i pizzę. A na przykład, a już 500 zł razem, to już nam na przykład daje parę godzin na przykład sesji nagraniowej. Czy na przykład zrobienie masteringu kawałka jednego.
Napisałeś w ankiecie, że najtrudniejsze dla ciebie jest dotarcie do odbiorców. Jaki masz plan na to, żeby to zwalczyć, żeby dotrzeć do tych odbiorców? Zacznijmy może od samej genezy tego problemu. Mianowicie robimy, sądzę, że bardzo różnorodną muzykę. I jeżeli byśmy na przykład przyjęli kawałek jeden, to będzie on w jednym stylu, drugi w jeszcze innym, trzeci w jeszcze innym, czwarty w jeszcze innym. To wynika przez tego, że każdy z chłopców jest zupełnie inny, każdy ma zupełnie inne inspiracje muzyczne i każdy w ogóle na co dzień słucha innej muzyki. Mhm. Nasz na przykład gitarzysta słucha classic rocka czy britpopu, basista metalu, death metalu i wszystkich innych pokrewnych rzeczy. Nasz wokalista słucha głównie indie, klawiszowiec jazzu, a perkusista hard rocka. Mhm. Więc... Jak sobie z tym radzisz jako menadżer, z pogodzeniem tych wszystkich wizji? Ja również, oprócz bycia menadżerem, jestem w pewien sposób terapeutą. Mhm. W momencie, w którym mnie jeszcze nie było, skład był wymieniany średnio raz na 4 miesiące. A w momencie, w którym ja dołączyłem... Potrafisz ich pogodzić, tak, tak. Okay. Każdy jest na tym samym miejscu. I w naszym zespole panuje demokracja. Ja wiem, że ma to swoje wady i zalety, i w niektórych kwestiach o wiele by prościej byłoby walnąć pięścią w stół i powiedzieć: słuchajcie, robimy tak i nie macie nic do gadania. Natomiast system kompromisów, wspólnej pracy, wspólnej dyskusji, czasami burzliwej, pozwala nam wypracować w pewien sposób unikalny styl muzyczny. Kupiłem nowy olej dziś na armii, chłopakom spodoba się na palarni. Paliłbym go sobie, ale nie. No bo mam spaloną grzałę. Wracając do twojego pytania, jeżeli chodzi o odbiorców. Jeżeli ktoś słucha brzmienia progowe, to na przykład mu się spodoba ten kawałek, ale na przykład ma jakiś uraz, nie wiem, do bossanowy i klimatów latino. To i gdzie już zupełnie inny nasz kawałek, uzna, że jest szrotem i nie ma... co słuchać w nim. My mamy taką trudność, że my celujemy do osób, które są, jakkolwiek by to nie brzmiało, ale albo świadome muzycznie, albo wykształcone jakkolwiek muzycznie. To znaczy się, że mają szerszy horyzont i nie chcą się zamykać w jakichś tam, powiedzmy, boksach gatunkowych. No dobra, ale to jak sobie w takim razie wyobrażasz płytę zespołu, że to będzie taka płyta od sasa do lasa muzycznie, tak? Czyli że każdy z muzyków zaproponuje tam, nie wiem, dwa numery i jest ich pięciu, więc powstanie 10. Dobrze to rozumiem? Nie. Ja sądzę, że to jest właśnie największa trudność, ale jeżeli tą trudność przeskoczymy, to uważam, że uda nam się zrobić bardzo dobrą płytę. Bo ja lubię przywoływać płytę Abbey Road Beatlesów. Czy to jest jednolita gatunkowo płyta? Mocno nie sądzę. Tam jest cały przekrój, albo na przykład, albo Sierżant Pieprz, dokładnie to samo. Czy to są dobre płyty? Moim zdaniem świetne. Najlepsze na tamte czasy. Moim zdaniem można zrobić i bardzo, co najmniej bardzo dobrą, jak nie idealną, na przykład w przypadku Abbey Road, płytę, tylko że trzeba wiedzieć, jak połączyć te nieścisłości muzyczne i powiedzmy te rozbieżności w jedną spójną całość, jako powiedzmy ten eklektyzm. Piłem nowy olej na armii krajowej, jedyne co mnie wkurwia to spalona cała. Czy myślisz o przyszłości swojego zespołu w tym sensie, czy na przykład szukałeś wytwórni muzycznych, które mogłyby wydać muzykę twojego zespołu? Ja dużo rzeczy lubię samemu robić. Wytwórnie muzyczne to są jak najbardziej potrzebne instytucje, ponieważ pewnej tak jakby granice się nie da rady przeskoczyć samemu. Natomiast ja jestem tego zdania, że dopóki ja widzę jakąś taką perspektywę rozwoju, że sami możemy coś zrobić, to dopóty nie chcę współpracować jeszcze z wytwórnią muzyczną. Jeżeli by się nadarzyła taka okazja, powiedzmy, na jakichś tam korzystnych warunkach, to pewnie byśmy w to poszli. Natomiast nie mamy jakiegoś takiego ciśnienia, że ja szukam i nie śpię nocy, żeby ktoś nas wydał. Mhm. Był zespół, który współpracował z Kajaksem w ramach tych ich projektu My Name Is New. Mhm. Oni bardzo fajnie poszli, jeżeli chodzi o wyniki, jeżeli chodzi o wywiady i tak dalej. I oni zrobili w rok, obecnie tam oni mają 108 tysięcy odsłuchań na Spotify'u. Mhm. No wszystko fajnie, ale
zrobili jeden singiel, a potem wszystko, co dalej robili, to już Kajaksowi się nie podobało i w ogóle byli w takiej muzycznej kropce, nie mieli gdzie pójść i nie mieli w ogóle tak jakby możliwości ruchu. My z kolei zrobiliśmy wszystko sami. Nasz kawałek zrobił w rok 102 tysiące. My przy naszym modelu, my wszystkie niemalże pieniądze, które na przykład wygenerował ten kawałek, idą do nas. W ich przypadku no zdecydowanie to tak nie wygląda fajnie. I my po prostu mamy taką kontrolę, że jeżeli zarówno ja, jak i chłopcy powiedzą: dobra, Kajtek, chcemy robić w ten sposób, to ja mówię: dobra, robimy w ten sposób. A nie, że muszę prosić, że aby ta wizja została zaakceptowana. Przyjechałeś z Gdyni, miałeś spory kawał drogi tutaj. Jak w ogóle wygląda scena muzyczna w Gdyni? Czy wy się jakoś wzajemnie wspieracie między tymi zespołami? Scena muzyczna w Gdyni moim zdaniem wygląda całkiem przyzwoicie. Gdynia, uważam, i zarówno jak i całe Trójmiasto, jest obszarem bardzo płodnym artystycznie. W Trójmieście przynajmniej takie mam doświadczenie, że wszyscy się mniej lub bardziej znamy, ale i wspieramy. My, właśnie ten nasz najbardziej jak dotąd znany kawałek, czyli Spala Nagrzała, jest to utwór nagrany z raperem Belmondo, który jest po prostu 100 razy, jak nie 1000 razy bardziej rozpoznawalny niż Essex na terenie całego kraju. A natomiast on się zgodził z nami wejść w tą kolaborację właśnie dlatego, że on jest z Gdyni, my jesteśmy z Gdyni, to trzeba siebie wspierać. Kupiłem nowy olej na Armii Krajowej, jedyne co mnie wkurwia to Spalona Grzałka. Kupiłem nowy olej na Armii Krajowej, jedyne co mnie wkurwia to Spalona Grzałka.